Crash Bandicoot 4 It's About Time to gra, która mogłaby wyjść na pierwsze PlayStation, znaczy z odpowiednią grafiką dla tego systemu. To gra, która da wam poczuć legendarną trylogię sympatycznego Yamraya z niemniej legendarnym poziomem trudności. W zasadzie wszystko pod najnowszą część było już przygotowane. Przy Insane Trilogy większość pracy została wykonana. Projekt przekazano studiu Toys for Bob, który przelał do gry swoje pomysły, jednakże z poszanowaniem oryginału. Tak, Crash 4 to faktyczny Crash Bandicoot 4. Po pierwszej trylogii seria zaliczała w zasadzie spadki, choć ja nadal uwielbiam Twinsanity, ale Mind Over Mutant i Crash the Titans to gry, o których większość wielbicieli pożerania owoców Wumpa wolałaby zapomnieć. Czy Crash Bandicoot 4 It's About Time spełnił pokładane w nim nadzieje? Posłuchajcie. Historia jest chyba troszkę inspirowana nadchodzącym Ratchetem i Clankiem na PlayStation 5. Akcja dzieje się po trzeciej części, pokonana maska Uka Uka otwiera wyrwę czasoprzestrzenną i wraz z nią ucieka z więzienia dr Cortex, jak i Nefarious. Przez wyrwy powstaje multiversum, nad którymi Cortex z Ferainą chce zapanować, ale może ich powstrzymać tylko Crash. Tym razem Crash odwiedza kolejne wyrwy w czasoprzestrzeni, odwiedzając alternatywne światy. Crash ma zestaw standardowych ruchów, ale nauczył się też nowych, na przykład bieganie po określonych ścianach. Ponownie niszczymy skrzynie, w których kryją się smakowite owoce Wumpa. Jeśli chodzi o poziomy, są to liniowe lokacje, podobnie jak w klasycznej trylogii Crasha, dzięki czemu mamy ten posmak klasycznej gry z PlayStation. Nie znaczy jednak, że twórcy poszli na łatwiznę, bo dorzucili całą masę fajnej nowej zawartości, nad którą spędzicie wiele godzin masterując kolejne poziomy. Oczywiście pojawiły się też zmiany w mechanice, jak to w Crashu, ale takiego zróżnicowania jak w części trzeciej tutaj nie znajdziemy. Crash może śmigać po szynie, dokładnie jak Ratchet w swoich przygodach, pojawi się możliwość pływania na odrzutowej desce, klasyczne poziomy, w których uciekamy w stronę ekranu przed ogromnym przeciwnikiem, czy też znana z poprzednich części podróż na misiu. Jednym z zadań Crasha jest zdobycie kolejnych masek z różnych uniwersów. Każda z nich ma inne właściwości. Jedna potrafi przenosić przedmioty pomiędzy dwoma rzeczywistościami, powodując, że obiekty wcześniej niewidoczne stają się widzialne. Inna zatrzymuje czas na krótką chwilę, kolejna daje nieskończonego kręcioła, a jeszcze kolejna pozwala Crashowi biegać po suficie. Wrzuca to sporo świeżości do gry, jest bardzo sprytnie wplecione w gameplay, jak i design poziomów, ale też i podkręca poziom trudności. Jako że multiversum dało twórcom totalną wolność w projektowaniu światów, część z nich jest naprawdę świetna, na przykład świat piratów, świat cyrkowy, czy świat nawiązujący do chińskich wierzeń. Widać, że deweloper miał mnóstwo fajnych pomysłów i dał im upust, i to czuć, bo projekty poziomów to majstersztyk, często w tle dzieją się też jakieś historie, a to trwa parada balonów, a to gdzieś głodne aligatory próbują złapać jakieś latające istoty, dzieje się dużo, jest kolorowo i sympatycznie. Dokładnie tak, jak powinno być. Crash na każdej mapce ma określone zadania. Dobrze znane zniszczenie wszystkich skrzyń, zebranie 80% owoców, próbę czasową, potem pojawią się poziomy w wersji odwrotnej, aby jeszcze wydłużyć czas spędzony z grą. I tutaj również twórcy nie poszli na łatwiznę. Nie są to zwykłe, odwrócone, lustrzane poziomy, ale każdy z nich oferuje jakiś ciekawy smaczek. Jeden dzieje się w nocy i rozświetla się tylko wtedy, gdy Crash zrobi kręcioła. Inny jest pozbawiony kolorów i ponownie Crash, robiąc kręcioła, rozlewa wokoło farbę, która tenże świat barwi. Są poziomy utrzymane w stylu filmów z lat 30., a także takie, które przenoszą nas pod wodę, czy takie, które są pomalowane farbami. Widać, że pomysłów deweloperowi nie brakowało i chętnie z nich korzystał. Przyznam, że na tych odwrotnych poziomach bawiłem się jeszcze lepiej niż na normalnych, szczególnie na tym z farbą. Każdy poziom liczy sobie 6 kryształów do zdobycia i 6 na poziomie odwrotnym, co daje 12 kryształów na jeden poziom i jest co robić. Ale i to nie wszystko, bo twórcy poukrywali sporo fajnych rzeczy do odblokowania. Znajdziemy kasety VHS, które zawierają poziomy, które dzieją się przed klasyczną trylogią. Są to wściekle ciężkie mapki, które wymagają idealnego wyczucia i skilla. Fajnym pomysłem było to, że te poziomy pociągnięto filtrem z użytej kasety VHS. Na każdej mapce możemy również odblokować skórkę postaci po zebraniu 7 kryształów. Dodatkowo na
każdym etapie możemy wybrać, kim chcemy grać. Albo Crashem, albo Coco. Ale i to nie wszystko. Odblokujemy 3 grywalne postacie z alternatywnych światów, które dorzucą nowe sposoby gry. Była dziewczyna Crasha, Tauna, ma hak, którym może się przyciągać, ale i niszczyć oddalone skrzynki czy przeciwników. Pojawi się sam Neo Cortex, który swoim pistoletem zmienia przeciwników w kamienie lub żelowe platformy, co pozwala mu dostać się na wyższe kondygnacje. Ale moim ulubionym jest Dingodile, który wyposażony jest w odkurzacz, którym wciąga przedmioty, a którymi może potem strzelać. Dodatkowo każda z grywalnych postaci otwiera nowe mapki, które opowiadają alternatywną historię wydarzenia, jakie spotkało Crasha i zazębiają się z główną historią. Fajny patent. Nie zabrakło bossów, każdy świat ma swojego. Część z nich wymaga sporego skilla, refleksu i opanowania, a część z nich jest śmiesznie prosta i miałem wrażenie, że na walki z niektórymi z nich zabrakło jakiegoś pomysłu, na przykład Wielka Ośmiornica. Niektórzy z nich wymagają oczywiście idealnego poznania patternu zachowań. Dorzucono także multiplayer, nazwany Bitwa Bandików, gdzie do 4 graczy na jednej konsoli ściga się ze sobą do kolejnego checkpointu, przekazując sobie pada. Drugim trybem jest niszczenie skrzynek. Mnie to jakoś nie wciągnęło i miałem wrażenie, że wrzucone jest to trochę na siłę, ale po kilku mocnych shotach może być i zabawnie. Poziom trudności gry jest iście morderczy. Gdzieś wyczytałem, że to Dark Souls gier platformowych i nie jest to przesada. Co prawda gra oferuje 2 możliwe tryby rozgrywki. Klasyczny, gdzie po straceniu wszystkich żyć musimy poziom powtórzyć, a 100 owoców daje nam nowe życie. I tryb nowoczesny, gdzie zawsze cofa nas do checkpointu, nawet jak stracimy życia, ale zlicza nam śmierci, co też przekłada się na zdobycie jednego z kryształów. I wierzcie mi, że na klasycznym trybie chyba bym nie dał rady. Twórcy doskonale ogarnęli przedstawione mechaniki i stawiają przed nami zadania, które z początku mogą się wydać niemożliwe do wykonania. Gra będzie idealnym produktem dla speedrunnerów. Warto pamiętać, że trudność Crasha wynika z dobrze zaprojektowanych poziomów i odpowiedniego wykorzystania danej mocy. Zniknęło irytujące ześlizgiwanie się z platform, które było zmorą Insane Trilogy. Gra jest bardzo responsywna i w zasadzie każda śmierć wynika z twojego błędu, a nie, że gra postanowiła cię ukarać, bo stanąłeś milimetr za blisko krawędzi. Tak czy tak, wymasterowanie gry na 100% będzie wymagało niemałych skilli i jest zarezerwowane dla największych mocarzy. Choć wyzwania są trudne, nie natrafiłem na mordercze poziomy jak mosty z pierwszego Crasha. Bardziej takie, które wymagają idealnego wyczucia pada i refleksu. Oprawa również wygląda wspaniale. Jeśli graliście w Insane Trilogy, to wiecie, czego się spodziewać. Przeciwnicy są świetnie zaprojektowani, poziomy aż kipią od detali i kolorów. Wszystko wygląda jak kreskówka, w której bierzemy udział, choć uczciwie przyznaję, że zbytniego progresu w stosunku do Insane Trilogy raczej nie uświadczymy, ale nie jest to wada, bo trylogia nadal wygląda przekozacko, a spójność z tym, co powstało, jest nawet wskazana, a tutaj tego nie brakuje. Świetnie wypadło. Padli również przeciwnicy, z których każdy ma swój charakter i widać, że do tego aspektu mocno się przyłożono. Ich animacja to również wysoka półka i nie ma się do czego przyczepić. Grając w Crasha odczułem to przyjemne mrowienie jak lata temu, gdy grałem w klasycznego Crasha, a potem w Insane Trilogy. Z jednej strony to coś nowego, z drugiej stare, dobrze znane rozwiązania, za które gracze pokochali sympatycznego Yamraya. Oddanie serii w ręce nowego dewelopera tchnęło dużo świeżości w markę. Widać, że pomysły sypią się jak z rękawa, choć niektóre lokacje, jak futurystyczne miasto, to pomysły niebezpiecznie przypominające te z Ratcheta i Clanka. Crash 4 to nie gra na kilka godzin. To tytuł, którym masterujesz mozolnie godzina za godziną, aby przejść poziom w perfect runie i najlepsze jest to, że to bawi. Każda śmierć czegoś uczy i czujesz, że za każdym razem jesteś coraz lepszy. Crash to taki powiew platformerów z lat 90. W genialnej oprawie z poziomem trudności, który nie cacka się z graczami. Bawiłem się absolutnie fantastycznie i choć nie wymasterowałem Crasha na 100%, to już czuję, że chciałbym więcej.